Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind. Ed odwiedzał jej kafę wieczora, a nie nagrywał na palące słoiki. Chodziłam cię tyle, ile mógł. Weź to sobie zostawić. Cześć kochani, w dzisiejszym vlogmasie byłam w mieście, pokażę wam część prezentów, które jeszcze dokupiłam. Zaraz niektóre zapakuję i wam pokażę, jak to będzie wyglądać, więc do zobaczenia za chwilę. To dokupiłam te rzeczy, niektóre, i zaraz je zapakuję i niektóre dzieciaki teraz dostaną, żeby się nie wściekały, a resztę dostaną pod choinkę. No to dzieciaki dostają swoje pierwsze prezenty, masz. No otwieraj, na co czekasz? Pomóc ci? Tak, o tak. No, dalej sam. Dawaj, Pepa, szybko. Aleksander, otwieraj. Otwieraj. Tak, Beczek to nic. No, kubeczek do picia. Niam? Kubek niam? No chyba są zadowoleni. No chyba tak. Dobra, dalej, kolejna. Okej, kolejny prezent. Dobra, jak już wiemy, że ci się podoba opakowanie, możesz zaczynać. Rozpakować? No tak. No raczej. Aleksander ci zaraz pomoże. Typowy prezent na święta. Gacie i słodycze. Teraz pakuję prezent dla Weroniki. Zaraz jej go wręczę, bo w sumie nie wiemy, kiedy się spotkamy w święta. Mam nadzieję, że jej się spodoba. No i zaraz zobaczymy jej reakcję. Dzień dobry. Ja tu widzę, że otrzymuję ewidentny prezent, który widziałam na TikToku, więc teraz wszyscy dowiemy się, co to było, bo nie my tylko, nie wy tylko byliście ciekawi, ja też. Mój prezent dla Agaty przyjdzie w poniedziałek. O, ciężkie. Z kilo jest. Zobaczmy. Ale ładnie zapakowane, że szkoda rozrywać. No ale cóż. Zobaczymy, co to za książka normalnie. Zaraz, ten moment. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Przepraszamy za dźwięki w tle. Ale zapakowali co? Zapakowali. Zawsze jak kupuję książkę, to jest tak zapakowana, tak. Ło! Ten już rozwala. Dam ci dużo. Dobra. Ja się zaraz coś zobaczyłam. Może o! Pierwszą książką jest Mowa koni. Rozmowy w ich języku.
chciała. Mówię ci, ona już to zamówiła, ona uknęła to, a ja jej akurat pokazałam dzień później, czy tam trzy, zanim mi to kupiła, że ja bym taką chciała. Przysięgam ci, pokażę, że wam zaraz screeny. Tu będziecie mieć screeny tego, jak jej mówiłam. O, jaka fajna książka. Ona już to wcześniej zamówiła. To dlatego tak napisałaś XD czy coś na to. Co każdy koń wiedzieć powinien? Charlie Hill. To ta sama, co? Cherry Hill. Nie umiem czytać. I po co mi te książki, skoro czytać nie umiem? Dobra, Cherry Hill. To ta, co napisała 101 ćwiczeń z ziemi, więc super. Bardzo ci, Agata. Dziękuję. I zaraz się zabieram za czytanie. Nie wiem, która lepsza. Też nie wiem.